Stoisko Dogi nie jest jakieś imponujące na targach w Barcelonie, ale mają sporo gumowanych smartfonów. Zobaczymy, co i to takich z modułami, z tego co zauważyłem. Zobaczmy, co pokazują. Dogi nas trochę zaskoczyło, bo mają bardzo ciekawą konstrukcję. Smartfon o wysokiej wytrzymałości, z całkiem, słuchajcie, przyzwoitą specyfikacją, bo jest ekran Full HD, prawie 6,2-calowy. W środku jest Helio P60, 6 plus 128 pamięci, odblokowywanie twarzą i odciskiem palca, 8-megowy aparacik z przodu, 16 plus 8 z tyłu i bateria o pojemności nieco ponad 5000 mAh z bezprzewodowym ładowaniem. Jest też jeszcze do kompletu NFC. No i oczywiście telefon spełnia wymogi certyfikatu IP68. I można nim rzucać. Tak, jeszcze tej amerykańskiej normy militarnej 810G. Ale słuchajcie, gdyby wam było mało baterii 5000 mAh, to jakieś 30 baksów i macie kolejną baterię. Kolejne 5000 mAh, które po prostu przyczepiacie i razem działa. 10. Tutaj na zasadzie styków, natomiast czyli lepi się magnetycznie. Czyli trochę lepi tak się jak u Motorola. No ale telefon nadal jest dużo cieńszy niż ten, co zaproponował Energizer. Chcecie się pobawić krótkofalówką? Przykładacie krótkofalówkę, macie antenkę. Można gadać nie zmieniacie przez telefon, przez krótkofalówę. Tutaj mamy jeszcze niegotowy, co prawda, ale w planach ma około 100 baksów kosztować moduł 5G. Nie ma go w tej chwili jeszcze, będzie. Czyli Dogi też będzie miało telefon w 5G, słuchajcie. Kolejną fajną rzeczą jest Night Vision kamera, czyli taka kamerka, która nam będzie potrafiła w nocy cokolwiek pokazać. On tutaj ją włączył, ona w ciągu dnia, znaczy prezenter. Też może robić zdjęcia. Ma szeroki kąt, także to jest dosyć fajne. I właśnie macie rybie oczko. No, też fajny pomysł. Fajny aparat. Kolejnym akcesorium dla graczy, nie mam pojęcia jak to się tutaj wkłada, powiem szczerze. Wiesz co, musisz rozciągnąć, bo tu jest na sprężyny. Okay, to już chyba chodzi przez Bluetooth, bo jakoś styków nie widzę. Prawdopodobnie. Możliwe, że jest nie tylko dedykowane do tego, ale również do innych. Bardzo, prawie tak ci wyszło. Jakoś tak. To tak sobie pasuje. No. Albo źle to zrobiłem. Źle to zrobiłeś, ale generalnie widzicie zasadę działania tego przyczłapu do telefonu. Kurde, sam może lepiej zrobisz, co? No i ja trzymam kamerę, więc będzie mi trochę ciężko. No widzisz, czyli nie narzekaj. Dobra. Także S60 jest dosyć fajna. Oni tutaj, słuchajcie, pokazują poza tą S60 właściwie od S40 ale właśnie, do S90. Zaraz pokażemy wam je, ale jeszcze jest jeden moduł. Jak widzicie, w takim studium prototypowym jeszcze skaner kodów. Także jeszcze będą i prawdopodobnie jeszcze to nie koniec. Jeszcze będą jakieś tam moduły pewnie Chińczycy wymyślać. Także nie zdziwcie się, jak pracujecie w Tesco czy w jakimś innym w markecie spożywczym, że nagle przyjdzie wasz szef i powie: o, takie teraz będziecie używali. Ci, którzy mają smartfony, to dostaną takie smartfony służbowe i będą takiego czegoś używać. No i Dogi. W sumie wiecie co? Powiem szczerze, nie spodziewałem się, że Dogi coś takiego pokaże, a jest to całkiem ciekawa koncepcja, do tego zupełnie fajnie ograna. Znaczy umówmy się, że pomysł rzeczywiście na akcesoria jest bardzo fajny. Co do jakości smartfona nie będziemy się wypowiadali. No właśnie, bo za krótko go mamy w ręku. Pomieć. Ale wiesz, tak na pierwszy rzut oka jakoś to działa. A w ogóle to chyba nie powiedzieliśmy, że to się nazywa Dogi S90, a nie, cena... Nie, w ogóle nie powiedzieliśmy? A cenę, chyba nie, a cenę słyszeliśmy? Słyszeliśmy. Około 300 baksów, dobrze pamiętam? Trochę po 369 bodajże, czy 329 dolarów USA. Także... Od smartfon jak smartfon. Wiecie co, zrobimy szybki tur po stoisku, pokażemy wam jakie modele jeszcze pozostałe tutaj są prezentowane. Tu mamy trochę młodszego brata telefonu, który przed chwilą obejrzeliście. Z nieco słabszą specyfikacją. S80 i S80 Lite. No tak, różne procesory jak widzicie. I to jest chyba podstawowa różnica między tymi telefonami i aparaty fotograficzne jeszcze są inne. Natomiast design zakładam, że jest taki sam, skoro stoją obok siebie. Tu mamy jeszcze oczko niżej. S70 i S70 Lite i znowu powtórka z rozrywki. Różnica w procesorach, aparatach, pamięciach. No i do tego całkiem fajne wykonanie jak na telefon o wysokiej wytrzymałości. Przykleili skubańcy, żebyśmy im nie ukradli. Więc tylko tyle mogę wam pokazać tak z daleka, jak to wygląda.
A to już Dogi S40, czyli znów schodzimy jeszcze o segment rynkowy niżej. I rzut oka na dane techniczne. O, ten S60 i S60 Lite. Te są fajne, bo tak, z metalu. Dotykam i faktycznie tu jest kawał blachy na tych pleckach. No frontu wam nie pokażę, bo telefon ktoś zabrał, a te też są przyklejone podobnie jak poprzednio. Czas na S55 i jego brata wersji Lite. Ciągle patrzcie, podwójne aparaty, czytnik linii papilarnych, no i oczywiście spore gabaryty i cały czas mówimy o telefonach wodoszczelnych i odpornych na uderzenia, upadki i tak dalej. No i kolejny model, w którym różnice pomiędzy wersją główną a Lite polegają na innym procesorze i pamięci, bo akurat już aparaty są widać takie same. No i Dogi S30. Ten jakiejś specjalnie wypasionej specyfikacji, jak widzicie, nie ma, ale za to ma fajną metalową ramkę grubachną i imitację, a może to prawdziwy karbon. W każdym razie plecionkę na plecach. Kurczę, to chyba jest prawdziwe, tak przynajmniej tutaj się mieni. No, dosyć fajnie wyglądający smartfon. Dogi proponuje również klasyczne smartfony, no ale tu to może ograniczymy się po prostu do pokazania ogólnego rzutu urządzenia i specyfikacji. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na tapetkę, bo ja już ją chyba gdzieś widziałem. To był, przypominam, model Y8 Plus. A zaraz obok mamy jego młodszego brata Y7 Plus. Tak wygląda jego specyfikacja, ale to, co w nim najfajniejsze, to mieniące się obudowy. Modny gradientowy odcień. No i oczywiście musi być notch. I mała ciekawostka, czytnik linii papilarnych jeszcze wciąż z przodu, czyli witajcie w 2017 roku. By było weselej, Y7 bez plusa, którego specyfikację właśnie widzicie na ekranie, ma już czytnik z tyłu. No i znowu gradiencik. O, jak ładnie, jest, jaki ładny plastik. To był bardziej zaawansowany procesor, bo tam był MediaTek, a to jest Spreadtrum. No tak. Oni się teraz jakoś inaczej nazywali. I tym sposobem zjechaliśmy już na najniższą półkę. X90L. Jak widzicie, mocno budżetowy sprzęcik z kropelkowym noczem, tapetką znaną ze smartfonów innej marki. Nie wiem, może się wymieniają jakoś tymi tapetami. No i czytnikiem linii papilarnych oraz, jak widzicie, podwójnym, lekko wystającym aparatem. No i ten tył też mi niebezpiecznie przypomina telefon konkurencyjnej marki. I na sam koniec X90. Taki oto wypas tutaj oferuje, ale co ciekawe, nie jest to Android Go. Jest to normalny, pełny Android Pie. Mimo tego, że z 1 GB RAM-u. Nie wiem, jak to działa z tym gigabajtem RAM-u, ale zakładam, że działa mniej więcej tak, jak wygląda. No i następny model budżetowy. Widać specyfikację? No dobra, powiedzmy, że widać. Chociaż nie za bardzo jest co oglądać. Myślicie, że to metal? No to was nabrali. No ale wygląda jak metal prawie, nie? Plastik, fantastik. No telefon jak telefon, no. No. Tak, jakiś telefon, trochę średnio działa. Słuchaj, trudno, żeby działał, jak ma 2 plus 16 pamięć. No nie, to i tak jest nie najgorzej. No. Nie, no dobrze, ale no nie wymagaj cudów. Nadal w strefie plastiku, no i tu mamy X70. Kolejny budżetowiec. A oto jego dane. A tu znów wracamy w wyższe strefy, bo mamy X55 i model X55L z metalową ramką i wiecie co, to jest naprawdę metal, bo jak chwyciłem, to było zimne, i czytnikiem linii papilarnych na boku obudowy. I co dziwne, on wygląda akurat całkiem fajnie. No, tylko nie wiem, jakoś nie ma ochoty się uruchomić.
Nie, uruchamia się. Jest. Zaraz coś zawyje, bo się odpięło. Dobra. A trudno, że się odpięło. To zabieramy go ze sobą w takim razie, co? Jest co? Fajny, ciężki. Nie zabieramy. No, a będziemy tym rzucać? Dobra, zostawimy. Ha, a jednak Android Go też się znalazł, modelu X50 i X50L 4G. Ha, ha, ha. Jak to wygląda? Wygląda to bardzo klasycznie. No a w środku znajdziecie to, co widzicie teraz na ekranie. Kończymy, słuchajcie. No oni fajne mają te gumowane smartfony, te takie wytrzymałe. Ale właśnie, cała, jest jeżeli cały chodzi czas o całą resztę, to dali Bóg. To znaczy, wiecie, pamiętajmy, że nie wszyscy potrzebują naprawdę flagowych modeli, nie wszyscy potrzebują smartfonów specjalnych. Tutaj jest przynajmniej jeden z tych tańszych smartfonów Dogi, który się nadaje do użytkowania. Dokładnie. Ten z metalową ramką, którego Adam pokazywał. Natomiast tak poza tym, no cóż, obejrzyjcie te smartfony dokładnie, zanim się na nie zdecydujecie z jakiegoś chińskiego systemu sprzedażowego. Naprawdę, weźcie obejrzyjcie je do ręki. Obejrzyjcie ze trzy razy. Dokładnie.